plan opowieści na dzisiaj przygotowany, no ale wiecie Państwo, jak to jest, żeby rozśmieszyć Pana Boga, trzeba mu opowiedzieć o swoich planach. No właśnie dzisiaj, słuchając pięknej homilii, poczułem, że zacznę zupełnie inaczej. Bo ojciec Stanisław powiedział o kulcie maryjnym. Ja dzisiaj chciałem Państwu sporo opowiedzieć o, między innymi o postaci, którą po prostu kocham, mianowicie o komendancie Józefie Piłsudskim. A jeśli mowa tu o komendancie i o kulcie maryjnym, to właśnie komendant Józef Piłsudski kochał Matkę Bożą Ostrobramską. Była taka, proszę Państwa, piękna scena, w której on się pojawił w Wilnie i kiedy szedł do tej ostrej bramy, zatrzymał się z oficerami obok i to bodajże właśnie Sosnkowski opowiedział, co się z nim działo. To znaczy on się zatrzymał i ten Sosnkowski na niego popatrzył i zaczęła mu spod tych brwi krzaczastych płynąć łza. Ciekła na wąsy, spadła z tych wąsów, spadła na szablę i po tej szabli spadła na ten bruk. Proszę Państwa, zdałem sobie sprawę z tego, że to było miejsce, gdzie bardzo wielu Polaków płakało. Dla mnie, mojemu sercu też bardzo bliskie, właśnie Ostra Brama. W tym miejscu zapłakał mały Adam Mickiewicz, który udał się tam z taką pielgrzymką dziękczynną, o czym oczywiście w Panu Tadeuszu napomknął pięknym wierszem. Ale również wzruszył się przed Ostrą Bramą i w pewnym sensie można powiedzieć, że te łzy padały w tym samym miejscu. A taki szczegół, on pozwala zadać pytanie, co nas Polaków łączy. Co powoduje, że my wszyscy czujemy się Polakami? Co powoduje, że czujemy łączność duchową z wieloma pokoleniami Polaków wstecz? Proszę Państwa, okazuje się, że no, jestem trzeci raz u Państwa i będę opowiadał dzisiaj o roku 1914, a te nasze spotkania zaczęły się od Henryka Pobożnego. Wydawałoby się, że to jest taka przestrzeń, taka przepaść tych wieków, które dzielą takie postaci jak Henryk Pobożny, czy później właśnie Powstańców Styczniowych z 1863 roku, a później jeszcze komendanta Józefa Piłsudskiego. Że całe wieki płyną, a okazuje się, że są rzeczy, które ich łączą. Bo to już w czasie rozbicia dzielnicowego, czyli w czasie tego okresu, kiedy właściwie no, ta Polska, która już się wytworzyła, rozpadła się, jej nie było. I wiek XIII był takim wiekiem wykuwania się na nowo polskości. To był wiek, w którym książęta, no, między innymi właśnie Henryk Brodaty czy Henryk Pobożny, oni sobie stawiali takie tożsamościowe pytania, to znaczy kim my jesteśmy i dlaczego czujemy się razem ze sobą Polakami. A była bezsprzecznie już wtedy w XIII wieku było poczucie wspólnoty, że my jesteśmy Polakami. Istniało przecież powtarzane słowo Polonia u naszych kronikarzy i pisał Kadłubek i to z Kadłubka właściwie. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie z Kadłubka, bo Kadłubek kiedy pisał swoją kronikę, miał już tę świadomość, że trzeba pisać o tym, co nas Polaków stwarza. Kultura, ziemia, religia, wiara, wiek rozbicia, a jednocześnie wiek w tych trudnościach wypalania się polskości. Jedną z tych rzeczy, które nas łączyły, była wiara. Był też Kościół, organizacja kościelna. Państwo było politycznie rozbite, ale w Kościele istniała jedna polska prowincja. Dla Kościoła nadal byliśmy całością, pomimo tego, że politycznie byliśmy rozbici, rozdzieleni. To był też czas takiego poszukiwania rzeczy, które nas łączą w sferze symbolu. Orzeł. Orzeł to też czas właśnie Łokietka, Przemysła II, chwila, w której ci wszyscy rozbici piastowie zaczynają szukać rzeczy, które nas łączą i dochodzą do tego, że być może nawet taka symbolika orła może być czymś, co nas łączy. Henryk Pobożny w momencie, kiedy stanął przeciwko rzeczywiście tym hordom tatarskim,
to sięgnął do tych wartości, które wykładała mu matka w trakcie wychowania, święta Jadwiga, i ojciec Henryk Brodaty, przecież to właściwie cudowna cała rodzina, i plus jeszcze jego żona, księżna Anna. I odpowiadał sobie trochę na pytania, kim jestem, kiedy wychodził do tej bitwy. Był chrześcijaninem, bronił całego chrześcijańskiego uniwersum i był już Polakiem, bo nie na darmo Długosz zapisał pierwsze słowa po polsku, to właściwie są słowa, które powiedział Henryk Pobożny. Później, proszę Państwa, spotkaliśmy się właśnie na takim spotkaniu o powstańcach styczniowych. I tu też była ta niesamowita historia, która mnie bardzo wzruszyła, tej młodzieży jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego, tych studentów, którzy się gromadzili na wszystkich po kolei rocznicach patriotycznych, na rocznicach zrywów, na rocznicach insurekcji, powstań kolejnych, kiedy modlili się i śpiewali. Być może Państwo pamiętacie, jak opowiadałem o tej pieśni Boże, coś Polskę, ze zmienionym tekstem, kiedy Karol Nowakowski tym cudownym, pięknym głosem pod kościołem karmelitańskim to zaśpiewał. Wszyscy mieli łzy w oczach, a potem poszli w miasto i śpiewali dalej. I okazało się, że Rosjanie nie wiedzą właściwie, co z tym robić. Nie wiedzą, jak się odnieść do tego. Jak walczyć z narodem, który nie wyciąga karabinu przed siebie. To było coś niesamowitego. To, że później powstanie styczniowe wybuchło, była branka, no to już wchodzimy w taki element czysto politycznej historii. A tam wcześniej się działy rzeczy duchowe. Ale dlaczego oni wychodzili? Co nimi kierowało? Skąd się brała ta miłość i ta pamięć? Ona się brała właśnie z pamięci. Z pamięci. Kiedy mówimy o kronikarzach, o Galu Anonimie czy Wincentym Kadłubku, kiedy oni pisali swoje, te pierwsze polskie kroniki, no historycy o tym wiedzą, że przecież czerpali z tego, że ludzie im opowiadali to wszystko, co pamiętają. Gal sięgnął przecież aż na 3 pokolenia przed Mieszkiem. Ktoś musiał mu to opowiadać, a zatem ktoś to kultywował. To samo Kadłubek. Zwróćcie Państwo uwagę, po powstaniu styczniowym, ta rola niezwykła, wspaniała rola tutaj polskich kobiet, matek i babć, bo przecież tylu mężczyzn albo straciło życie, albo zostało zesłanych na Syberię. I zostawały matki i babki z rodzinami, z dziećmi, i te matki wychowywały ich w takim polskim duchu, w duchu tej tradycji i w takim poczuciu zanurzenia się w przeszłości, że my z czegoś wyrastamy. Ale z czego wyrastamy? No właśnie, co tworzy nas, Polaków? Artur Górski napisał w 1918 roku taki wspaniały esej, ku czemu Polska szła. I szukał właśnie takich duchowych korzeni. Gdzie to jest? Znalazł wiarę, religię, ale znalazł też poczucie takiej wolności, że my, Polacy, jesteśmy z gruntu, z serca, wolnym narodem. Historia Polski to historia również walki w świecie ducha, kiedy myśmy cały czas szukali w świecie tych wartości. Już sama historia Jagiellonów, przecież zwróćcie Państwo uwagę, to połączenie się państwa, zupełnie niebywałe, wyprzedzające całą Unię Europejską o wieki. Działalność Pawła Włodkowica, który z Krzyżakami się procesował, mówiąc, co my rozumiemy przez przesłanie Ewangelii. Jak należy nieść dobrą nowinę. Również w polityce, również w takich działaniach państwowych. Powstanie styczniowe padło, jego jednym z ostatnich akordów była śmierć wspaniałego dyktatora Romualda Traugutta, który na stokach Cytadeli 5 sierpnia 1864 roku został powieszony przez Rosjan. Było morze głów, tłum warszawiaków, cisza. A cisza, ludzie płakali w ciszy tam stojąc, było ich 5. Rosjanie obwieścili, że wieszani są członkowie rządu, polskiego rządu narodowego.
I proszę Państwa, to nie była prawda, bo wieszali dyktatora, natomiast pozostałych czterech owszem było członkami administracji, polskiej administracji państwa podziemnego, bo w czasie powstania styczniowego byśmy mieli po prostu strukturę podziemnego państwa z sądami, prawda, powiatami, podziałem terytorialnym, który oczywiście nie uznawał tych zaborczych podziałów, ale w tej tym ostatnim te ostatnie chwile Trauguta to są chwile modlitwy, pokornego powierzenia się Bogu i był taki ostatni moment, kiedy on pocałował krzyż. I ten krzyż też był taką relikwią, ten krzyż, który ucałował Traugut. Proszę Państwa, po tym czasie, po tym smutnym czasie, po powstaniu styczniowym, mija 50 lat. 50 lat. I przez te 50 lat nie gaśnie duch narodowy. On dalej trwa. On przeżywa właśnie w takich postaciach jak komendant Józef Piłsudski, który urodził się w 1867 roku, czyli tuż po powstaniu styczniowym, ale był wychowywany w domu właśnie w duchu takiego szacunku, miłości do tych powstańców styczniowych. I to, że on wzrastał w tym duchu, to go w jakimś sensie sformowało, tak jak sformowało tych wszystkich chłopców, o których za chwilę powiem, którzy 6 sierpnia 1914 roku, czyli niedługo będzie rzeczywiście 100 lat, wyruszyli z Oleandrów z wiarą w to, że im się uda. Proszę Państwa, to był początek wojny, nikt nie wiedział, co się będzie działo. My w tej chwili mamy możliwość tej perspektywy, zobaczmy, no jasne, bo przecież tam będzie niepodległość na koniec w 1918 roku. Nikt z nich nie mógł tego wiedzieć. Oni musieli w to wierzyć. I drodzy Państwo, wyruszyli do kolejnego powstania, o czym zaraz też powiem, bo oni mieli w pełni taką świadomość i przekonanie, że to, co czynią, to jest kolejne polskie powstanie. Drodzy Państwo, był taki niezwykły moment tuż przed tym 6 sierpnia, czyli tuż przed tą chwilą, kiedy 144, niektórzy podają, inni podają, że 160 kilku było w tej pierwszej kompanii kadrowej, kiedy ta grupa, przede wszystkim znowu młodych ludzi, wyruszyła jako taki zalążek polskości. Ten moment był niesamowity, on się dział 3 sierpnia, i w krakowskich Oleandrach, drodzy Państwo, doszło do takiej symbolicznej sceny. Mianowicie na dziedzińcu zebrali się ci wszyscy chłopcy przede wszystkim ze Związku Strzeleckiego i z drużyn strzeleckich. Czyli nazwijmy to z militarnego harcerstwa, które ich przygotowywało już do boju. Jeszcze więcej było tych młodzieżowych organizacji. I oni stanęli w oczekiwaniu na komendanta Piłsudskiego. Komendant do nich przyszedł i odczytał im rozkaz. A rozkaz dotyczył tego, co mieli na czapkach. Mianowicie chłopcy ze Związku Strzeleckiego mieli orzełki, a tak zwani drużyniacy, czyli ci z drużyn strzeleckich, mieli taką blachę z orłem. Ja Państwu przeczytam. Ten rozkaz marszałka Piłsudskiego z przemówienie z 3 sierpnia 1914 roku. Odtąd nie ma strzelców ani drużynniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy polskich panować. Niech strzelcy przypną do czapek blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami. To jest scena niebywała, symboliczna, cudowna, piękna.
Zobaczcie Państwo historię Powstania Styczniowego i ten tragiczny wymiar polskiej niezgody wokół tego, co się dzieje. Czerwoni, biali. Zobaczcie Państwo, co się działo w czasie Powstania Listopadowego. Na postawę niektórych naszych dowódców, którzy nie wierzyli po prostu w sens powstań i działali przeciwko powstaniu właściwie. Marszałek Piłsudski, który zgłębił Powstanie Styczniowe, był historykiem Powstania Styczniowego, zastanawiał się, czerpał z ducha Powstania Styczniowego, ba! Jeździł w 1913 roku z serią wykładów o Powstaniu Styczniowym, była równa 50. rocznica, jeździł z taką serią wykładów i opowiadał o Powstaniu Styczniowym i widział w nim dwie rzeczy, te dobre, te wspaniałe, czyli całego tego ducha i te złe, czyli błędy w przygotowaniu wojskowym, militarnym, organizacyjnym, w komunikacji. Ich było masę, rzeczywiście. Ale jeżeli to Powstanie Styczniowe miało mieć ten głęboki sens, to on wiedział, że taką walkę po prostu w pewnym sensie trzeba wykorzystać, to znaczy zaczerpnąć z ducha, a nad błędami się zastanowić, wyciągnąć wnioski, nie powtarzać ich po prostu. Po prostu nie powtórzyć tych błędów. Ale widział też, co znaczą te wszystkie nasze podziały. I to był przepiękny symbol razem. My musimy w jedności walczyć o Polskę. I ci chłopcy poszli za nim i uwierzyli mu, proszę Państwa, w to, że kolejne polskie powstanie będzie skuteczne. Pomimo tego, że te wszystkie poprzednie były przegrane i oni doskonale o tym wiedzieli i byli wychowani jednak w kulcie tych powstań. Poszli. Proszę Państwa, zanim jednak ruszyli 6 sierpnia, to była jeszcze historia iście kowbojska, można powiedzieć. Ona mi się kojarzy rzeczywiście z filmem Siedmiu Wspaniałych, kiedy Państwo pamiętacie taki stary, klasyczny western, gdzie siedmiu kowbojów, wioska, gdzie panują bandyci i tych siedmiu wjeżdża, żeby tę wioskę wyzwolić. I myśmy mieli takich siedmiu ułanów, tak zwana siódemka Beliny. Bo 3 sierpnia, czyli tego samego dnia, w którym komendant prosił chłopców, żeby zamienili, sam zresztą to zrobił, sam zdjął orzełka i zamienił, wysłał patrol ułanów pod dowództwem przyszłego dowódcy polskiej kawalerii Beliny Prażmowskiego. Ja powiem o tych ułanach, jak oni się nazywali. Oczywiście był Belina, był Janusz Głuchowski, pseudonim Janusz, był Antoni Jabłoński, pseudonim Zdzisław, Zygmunt Karwacki, pseudonim Bończa, Stefan Kulesza, Hanka, Stanisław Skotnicki, Grzmot, Ludwik Skrzyński, Kmicic. Zresztą jak jestem przy tym Kmicicu, powiem Państwu, ostatnio stałem na mszy w kościele dominikańskim na Freta w Krakowie i patrzyłem na takie tablice o cichociemnych. I tylu ich było, tych cichociemnych, i patrzyłem na pseudonimy. Ile tam było literackich pseudonimów. Sobie pomyślałem, tak, bo właśnie nas, Polaków, nie wytwarza sama historia, tylko wszystko razem, cała nasza kultura. Nas również stwarzają nasi poeci. Jest coś niebywałego w tym, że my nawet do dobrego zrozumienia historii potrzebujemy poetów. Że nasza historia jest właśnie historią duchową. Ale wracając do tej siódemki. Siódemka nie ma koni nawet. I oni przekraczają austriacko-rosyjską granicę. Niesamowita przygoda. Film należałoby zrobić o tym niesamowity. Na dwóch takich furkach nic nie mają, mundurów, koni, niczego. Jeden z nich miał mundur. Wkraczają na terytorium Królestwa Kongresowego, spotykają słynną zawiszankę w takim polskim dworku. No przecież cudowne, romantyczne sceny, w których ta zawiszanka ich przyjmuje, ale jednocześnie takie zabawne, kiedy nagle się okazuje, że jest alarm. Oni patrzą gdzieś przez jakąś lornetkę, bo myślą, że idą Rosjanie, a to stado krów wyszło. I oni dopiero oddychają z ulgą. Ale później wjeżdżają do Jędrzejowa
I w Jędrzejowie, proszę Państwa, kiedy te, już kiedy mieli konie, kiedy wjeżdżają do Jędrzejowa, to Rosjanie, cały oddział rosyjski, który tam stacjonował, tak się przestraszył, że się pojawiają ci Polacy, że zwiał. Uciekli ci Rosjanie. Widocznie myśleli, że to jest tylko czujka, że być może tuż za nimi idą jakieś większe oddziały. Ale dla tych chłopaków to było coś niesamowitego, bo oni mogli wrócić i to powiedzieć, już tam byliśmy, już czujemy Polskę. Zaraz ona będzie. A Ruscy wieją. No i 6 sierpnia wyszli. Wielokrotnie sobie wyobrażałem, proszę Państwa, ten wymarsz, a przy okazji chcę powiedzieć, że to wszystko, co Państwu opowiadam, to też wynik takiej kolejnej fascynacji, można powiedzieć, takiej rocznicowej trochę, bo rzeczywiście mamy te 100 lat od wyruszenia z Oleandrów, a mam honor pracować z Maciejem Pawlickim przy paru projektach filmowych i jednym z nich jest taki właśnie film dokumentalny, który ma uhonorować naszych legionistów z 1914 roku. Więc oni wyruszyli o świcie. Zanim wyruszyli, komendant się przeszedł wśród nich. Ja znowu Państwu przeczytam wspomnienie Wieniawy Długoszowskiego, późniejszego adiutanta, komendanta. Każdemu z nas zajrzał w oczy, przechodząc. I każdemu z nas od tego spojrzenia coś w piersiach zakipiało. Potem przedefilowaliśmy przed nim, patrząc według komendy na prawo i w spojrzeniach naszych, oddając mu się bez reszty na wierną służbę, jej i jemu. I po raz wtóry krew gorącym ukropem zbiegła się w jakimś najtkliwszym punkcie pod lewą piersią, a potem pomaszerowaliśmy. Szliśmy najpierw drogą na Krzeszowice. Dokądże to idziemy? Czyż we dworze Potockich mamy szukać Moskali? Kołem szerokim obeszliśmy Kraków, po wczorajszym doświadczeniu ciągle niepewni i niedowierzający. Wreszcie weszliśmy na szosę kielecką. Gdzież teraz skręcimy? Na prawo do Krakowa czy na lewo? Odtąd już nie maszerowaliśmy, ale coś nas niosło, coś porywało. Zagrzmiała stara strzelecka pieśń, hej strzelcy. Potem drugi pluton zahuczał pieśnią przez nieodżałowanego Ostera Ostrowskiego w marszu ułożoną. I tu jest ta pieśń, którą na pewno też Państwo znacie. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza, oni wtedy ją kładali. W niektórych z pamiętników znalazłem, jak to się działo, jak jeden z tych legunów siedział, zawiązywał buty i podśpiewywał to sobie. Proszę Państwa, ale w tym wszystkim jest taka tajemnica, w tym wyjściu tych chłopców, tworzenia się polskości, formowania. Zresztą sam Piłsudski później mówił o tym w odczytach już za wolnej Polski, że oni tworzyli polskiego żołnierza, tego legionistę i kim on był, co to znaczyło, ten legionista, bo mówimy legiony, powstały legiony wtedy. Przez te legiony przeszło zresztą 30 tysięcy Polaków, sporo. Ale na początek była ta garstka i oni byli niesamowici. Proszę Państwa, oni byli inni. Ich coś niosło. Na przykład w takich wspomnieniach lekarzy austriackich są bardzo ciekawe wątki dotyczące tego, jak oni rozpoznawali, że to jest Polak, od razu w szpitalu, po tym, jak ten pacjent się zachowuje. Bo Austriacy leżeli ze skwaszoną miną i zastanawiali się, co tu jeszcze zrobić, żeby nie wrócić na front. A nasi byli uśmiechnięci, mieli poczucie humoru, a jednocześnie taką energię i mówili, nie, panie doktorze, ze mną wszystko jest w porządku. Ja chcę tam wracać. Piłsudski też to widział, ale on był twórcą też tego. To jest ten geniusz Piłsudskiego, na wielu poziomach właściwie można by go rozpatrywać. Na wielu, od strategicznego poziomu, no faktycznie jego niektóre posunięcia wojskowe, ta słynna Ulina Mała, kiedy przeprowadził legionistów między dwoma frontami na południe, no to po prostu był naprawdę majstersztyk. Aż do tych najbardziej znanych, które Państwo oczywiście znacie z wojny polsko-bolszewickiej i
z bitwą, słynną bitwą warszawską. Ale geniuszem był również na tych innych polach, na przykład jeśli chodzi o kontakt z żołnierzem. Trochę właśnie jak Napoleon Bonaparte, zresztą on też był w Napoleona i w legendę Napoleona zapatrzony i wiedział, że to jest bardzo ważne. I ci leguni go kochali. Poszliby za nim gdziekolwiek, co on by powiedział, to oni by zrobili. Nareszcie mieliśmy wtedy, w tym 14 roku, prawdziwego wodza. Coś, czego nam brakowało przy listopadowym czy przy styczniowym. Traugut się pojawił za późno, żeby móc cokolwiek zrobić. Tutaj był ktoś, kto miał wizję, miał intuicję. I jeszcze coś pięknego, Juliusz Kaden-Bandrowski, który był żołnierzem, wspaniały pisarz, który był żołnierzem pierwszej brygady i w 15 roku napisał taki reportaż, który bardzo polecam, jeśli ktoś nie czytał, to przeczytaj, bo to jest coś pięknego, ten reportaż pod tytułem Piłsudczycy. Tutaj go przyniosłem i być może dzisiaj nawet uda mi się jakiś fragmencik z tego przeczytać. Ale ten Kaden-Bandrowski napisał tam o Piłsudskim, że on po prostu miał dar. Że jest coś takiego w świecie jak dar, jak talent. I tego się nie da podrobić. Nie da się kupić. Nie da się wypracować. I są różne rodzaje talentów. Może być talent malarski, może być talent pisarski, poetycki, a Piłsudski miał talent polski, można powiedzieć. On miał dar. Dar rozumienia Polski, z czego ona wyrasta, czym jest i jak odzyskać wolność. Był niezwykłym strategiem i militarnym, ale też wspaniałym politykiem, o czym też opowiem, bo chciałbym dzisiaj powiedzieć też dwa słowa o kryzysie przysięgowym, gdzie też była niebywała scena. Ale miał też ten dar tworzenia i formowania polskiego żołnierza. Doszli ci legioniści, te młode chłopaki do granicy austriacko-rosyjskiej. Te granice nas zawsze bolały. Nieprawdziwe granice. W książce rok 1863 Piłsudski zresztą opisywał taki zwyczaj w XIX wieku całych dalekich wyjazdów rodzin, które jechały odnaleźć dawne polskie słupy graniczne. Czyli jechało i jechało, żeby odnaleźć taki dawny polski słup graniczny. Zobaczyć, gdzie, dokąd sięgała Polska. To są te ślady polskości. Oni wszyscy to łowili, bo tej Polski nie było. Proszę Państwa, doszli do granicy. Zobaczyli te słupy i to był ten pierwszy moment, w którym popatrzyli na to Królestwo Kongresowe, czuli, że tam jest Polska, którą chcą tym rzeczywiście wzniecanym powstaniem odzyskać. Tadeusz Kasprzycki to był pierwszy dowódca pierwszej kompanii kadrowej. I powiedział tak, kiedy oni wszyscy tam stanęli. Koledzy, weszliśmy na ziemię Królestwa Polskiego jako pierwszy od 1831 roku oddział regularnego Wojska Polskiego. Powitajmyż tę ziemię po żołniersku. Baczność, prezentuj broń. Kompania w prawo, patrz. I wydał ten rozkaz do marszu. Kolumna czwórkowa w lewo, czwórki w lewo zwrot i kompania marsz. I oni w tych pamiętnikach opisują, jakie to było uczucie. Przekraczanie tej granicy, patrzenia na drzewa, na krajobraz. Ich to niosło, rzeczywiście ich to niosło. Wieniawa wspominał tak. Ruszyliśmy naprzód, na Słomniki, Miechów, Kielce, do Warszawy. Wędrowaliśmy długie, długie lata, aż wreszcie doszliśmy. Ale wówczas, w sierpniu 1914 roku, niewielu takich było w Polsce, co wierzyli, że dojdziemy. I faktycznie, proszę Państwa, ta sprawa z słynnych kieleckich zamkniętych okiennic, tego, że ich, tych młodych chłopców niesionych tą wiarą w odzyskanie polskości, spotkał jednak pewien rodzaj obojętności, że już tyle lat upłynęło i jednak duża część narodu się już
uśpiła trochę. To było aż takie poczucie trochę zawiedzionej tej wiary. Chociaż też było tak, że jak wchodzili do Kielc, to wcale nie było tak, że tam ich puste ulice witały, broń Boże. Tam kobiety, dzieci płakały widząc tych polskich żołnierzy. Niektórzy z nich opisują, jak już wiedzieli, że idzie ten polski żołnierz i czekali płacząc na to, że oni wejdą, a niektórzy chcieli natychmiast dołączyć do legionów. Tych opowieści, proszę Państwa, jest masa. One są po prostu niezwykle wzruszające, kiedy przy drogach, przy krzyżach przydrożnych stały wiejskie rodziny, czekając na to polskie wojsko, patrząc, że idzie, nareszcie idzie polskie wojsko. Kaden Bandrowski, ten cudowny pisarz, poeta, który miał wielką wrażliwość i wiecie Państwo, tak opisywał te legiony, taki to był trochę reportaż z pola walki. On bardzo dużo daje, taki reportaż. Jak ci legioniści się czuli w okopach? Co się działo, kiedy choćby w czasie bitwy pod Łowczówkiem, to było Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie, oczywiście Rosjanie strzelali. Jak wyglądała ta polska Wigilia w tym okopie. Jak jeden z nich z karabinu zrobił choinkę. Pościągał jakieś kawałeczki jedliny, wziął jakąś trawkę, miał jakieś karteczki z domu i zrobili, patrzcie, mamy choinkę. Albo opowieść o tym, jak Orlicz Drescher, to wśród oficerów w takiej ziemiance, przełamał opłatek. I proszę sobie wyobrazić, że było tak, że była kanonada, były strzały, i w momencie, kiedy on przełamywał ten opłatek, zrobiło się cichuteńko i było słychać nagle przełamanie opłatka. Ale te wszystkie elementy, ta choinka, ten opłatek, one też były elementem wytwarzania tej polskości, bycia w tym cały czas zanurzonym w tym polskim duchu. Proszę Państwa, powiedziałem o tym, że to jest powstanie. Rzadko się tak mówi, że to jest powstanie w 1914 roku. No mówi się na ogół tak, że no wyruszyliśmy z Oleandrów, że powstały legiony, no a później legiony walczyły, później było masę tych bitew, później był kryzys przysięgowy, a później jakoś tak dziwnie się stało, że przyjechał Piłsudski z tego więzienia, gdzie siedział w Magdeburgu, przyjechał na dworzec i mieliśmy wolność. Ale proszę Państwa, wszyscy, którzy wtedy uczestniczyli w tych pierwszych bojach, mówili, odnosili się, twierdzili, wierzyli w to, że to jest polskie powstanie. Zresztą, kiedy wchodzili na teren Królestwa Kongresowego, czyli na teren zaboru rosyjskiego, właściwie się trochę, można powiedzieć, odcięli od austriackiego dowództwa. To znaczy Piłsudski zaczął działać w pewnym sensie sam, mając nadzieję, że za chwilę to się wszystko ruszy i będzie jeszcze większe powstanie. No te nadzieje się niestety nie spełniły. Natomiast na Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie, ten, który był takim, można powiedzieć, dowództwem, zarządem legionów, był przeciwny tej właśnie takiej swobodzie Piłsudskiego. Próbowali go bardzo mocno utemperować, można powiedzieć. Doszło do silnych konfliktów. Wtedy w NKN-ie między innymi był Sikorski i proszę Państwa, no z tego czasu już też taka właśnie historia konfliktu wyrasta. Leszek Moczulski napisał taką książkę pod tytułem Przerwane powstanie 1914 roku. Wielu historyków uznaje, że to był wybuch, że to miało wszelki charakter powstańczy, no ale w pewnym sensie nie wiąże tego z efektem. I tu należy zapytać, dlaczego? No jak to? Przecież po pierwsze uważam, że nie można rozpatrywać historii jako wyciągniętych faktów jedynie powiedzmy, z danego roku czy z danego okresu, że na historię trzeba patrzeć jak na proces. Przecież wystarczy, że my sami się zastanawiamy, my sami mamy tę świadomość dziadków, pradziadków i co się działo wcześniej, tak? Plus do tego dochodzi ta świadomość
historyczna. My sami z tego wyrastamy i dlatego jakoś podejmujemy takie, a nie inne decyzje. A do tego dochodzą jakby wszystkie kwestie już takie polityczno-historyczne, tak. Więc czy można mówić o pojedynczych takich erupcjach, można powiedzieć, irredenty tych powstań i to tyle? Czy też raczej należałoby powiedzieć o tym, że ponieważ Polska wyrastała z ducha wolności, miłości ewangelicznej, to ten duch wolności nie pozwalał nam zgodzić się na życie w niewoli. A ponieważ nam nie pozwalał, to od momentu, kiedy doszło do już całkowitego rozbioru Polski, myśmy byli właściwie w nieustannej walce. W nieustannej. Ona była czasem przyćmiona, w drugiej połowie XIX wieku już bardzo, no bo cała praca organiczna, ale jednak trzeba na to popatrzeć jako na ciągłą, bez ustanku i bez wytchnienia walkę o niepodległość. Niektórzy mówili, każde właściwie pokolenie to będzie powstanie w Polsce. Wyrośnie nowa młodzież i ta młodzież znowu pójdzie do boju, bo nie wytrzyma, bo nie zniesie niewoli. I znowu tak patrzymy na to rozpięcie czasowe od Henryka Pobożnego do 1914 roku, a tak naprawdę to chodzi trochę o podobne rzeczy. Bo jeśli już wtedy myśmy walczyli, jako to przedmurze chrześcijaństwa, z tą kulturą azjatycką, tatarską, która wjechała tu w Europę, to później zostaliśmy tym przedmurzem już właściwie na zawsze. Profesor Jędrzejewicz, Piłsudczyk w takich wykładach, które miał w Nowym Jorku, opowiadał o tym, jak silne było poczucie, choćby w czasie wojny polsko-bolszewickiej, również tego właśnie, że my jesteśmy obrońcami chrześcijańskiego świata, podobnie jak Henryk Pobożny był podlegnicą. Ten wpływ Mongołów na kulturę rosyjską, ponad 200-letniego panowania Mongołów nad Rusiami był niebywały. Ci, którzy się zastanawiają, dlaczego Iwan Groźny był tak i co robił w Nowogrodzie, gdzie przez tydzień mordował praktycznie wszystkich mieszkańców Nowogrodu, 60 tysięcy ludzi wymordował ze swoim synem, który siedział obok i się miał uczyć, jak to się robi. Przyprowadzano ludzi na plac i po prostu ich mordowano tysiącami, jeden za drugim. To skąd się to brało? Ano, między innymi z tego względu, że tam nastąpiła takie zlepienie kulturowe tej kultury prawosławnej, bizantyjskiej, ale z takim bardzo szerokim, tym bizantyńskim wymiarze takim, tego przepychu, tak, razem z tą właśnie dzikością azjatycką. Ponad 200 lat miało znaczenie współistnienia w świecie, który się rządził innymi wartościami. Siły i brutalności. I tylko siła się liczy. A ludzie żyjący w niewoli, również i w XIX wieku, przecież ta różnica w poczuciu obywatela w Polsce była tak inna w stosunku do tego, jak było w Rosji. I to przez cały czas było tak samo, aż do wojny polsko-bolszewickiej. Tak naprawdę chodziło cały czas o ten sam bój w świecie ducha i w świecie wartości. No więc mamy taką ciągłość. Możemy popatrzeć na insurekcję kościuszkowską, później na powstanie listopadowe. Za każdym razem, kiedy te powstania są, to w nich jednocześnie są bardzo silne odniesienia do przeszłości. Że to się cały czas pamięta. Że kiedy przed tym kościołem karmelickim na Lesznie oni się modlili, Boże, coś Polskę, to przynoszono portrety Kilińskiego i Kościuszki na tą mszę. Natomiast kiedy w 1914 roku chłopcy wyruszali z Oleandrów, wszyscy doskonale wiedzieli, że to jest praktycznie równo 50 lat po tej śmierci Trauguta. Że to jest coś niesamowitego, że to jest aż jak taki znak, że to równo 50 lat. I my znowu. I znowu czerpiemy z tego dziedzictwa, które on nam zostawił. Ba, jeśli nie zaczerpniemy z tego dziedzictwa,
to właśnie spowodujemy, że to wszystko byłoby na marne. Że my mamy obowiązek to robić. Bo inaczej te wszystkie ofiary byłyby ofiarami, które nie miałyby żadnego celu i sensu. Ten cel właśnie jest w nas. Oni sobie na takie pytanie musieli odpowiedzieć. I znajdowali tę odpowiedź. To jest w nas. My jesteśmy dziedzicami tego. Proszę Państwa, mówimy o tej symbolice. Jak pięknym symbolem były, bo powiedziałem Państwu o tych beliniakach, o tych ułanach. Pięknym symbolem była czapka ułańska. Czapka beliniaków. Ja nawet może zaraz, tylko to będzie strasznie małe i obawiam się, że tego w ogóle nie będzie widać. Na pewno nie będzie, chyba widać, to może później pokażę. W każdym razie ci ułani mieli mundur stylistycznie, powiedzmy, pasujący do I wojny światowej. Cały takie kurtki, tak, szaro-niebieskie z tymi kołnierzami. Ale czapkę, to czako ułańskie, mieli nawiązujące do czapek ułańskich napoleońskich. Do somosiery. Innymi słowy, one były anachroniczne, te czapki. Ale oni wszyscy byli świadomi tego, dlaczego je noszą. Co to znaczy? Minęło 100 lat od 1812 roku, a my dalej walczymy. Nie poddajemy się. Symbolem jest choćby taka czapka. Jaki był efekt teraz tego powstania? No najpierw kongresówka, dosyć szybko to wszystko wygasa. Piłsudski niestety w pewnym momencie musi wręcz oddać dowództwo, ale legiony się biją, powstają kolejne, jest ich coraz więcej, dalej ten czyn legionowy trwa. Natomiast dochodzi, proszę Państwa, do niebywałej sytuacji, która zamyka jak klamra właściwie tę opowieść, mianowicie do kryzysu przysięgowego w 1917 roku. Rzecz się dzieje w koszarach Blocha w Warszawie 9 lipca 1917 roku. Pierwsza brygada wychodzi na dziedziniec i, drodzy Państwo, ma się odbyć uroczysta przysięga. Przysięga tym razem już, bo wcześniej byliśmy związani z Austriakami, tym razem jeszcze związana z polskimi siłami zbrojnymi niemieckimi. Ja Państwu przeczytam tekst tej przysięgi. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że ojczyźnie mojej, polskiemu królestwu i memu przyszłemu królowi na lądzie i wodzie i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć będę. Że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa, broni, wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych, że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał i w ogóle tak się zachowywał, aby mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierz Polski. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Chcę powiedzieć taką rzecz. Czy ta przysięga brzmi jakoś źle? Ja mam wrażenie, że nie. Że ona wcale, sama w sobie, jeśli patrzeć na tekst tej przysięgi, no nie wydaje się, że mogłaby wzbudzać aż takie protesty. Bo tam jest właściwie o braterstwie broni. No jest o tym, że mam być wierny, ale Królestwu Polskiemu i jego przyszłemu królowi, ale nie ma rozstrzygnięcia, jaki to miałby być. Jaki to miałby być król? Tymczasem ten kryzys przysięgowy, no skończył się tym, jak oczywiście Państwo wiecie, że oni odmówili złożenie tej przysięgi. Jest pytanie, dlaczego? Mianowicie na ogół się mówi o tym, i to jest oczywiście jakaś część tego, że nie chcieli składać przysięgi na wierność Niemcom i Austriakom. Ale to jest tylko część. Jest dużo ciekawszy element w tym. Mianowicie, proszę Państwa, tu znowu wrócimy do geniuszu Piłsudskiego, który na początku wojny, doskonale wiedząc, że naszym głównym tak naprawdę przeciwnikiem jest Rosja i była zawsze,
i będzie. Że Rosja jedynie przepoczwarza, może przepoczwarzać swój sposób władzy, może mieć takiego cara czy innego, ale przez cały czas generalnie będziemy opowiadali o tym samym państwie. I to się zresztą sprawdziło. Przecież kiedy był 14 rok, no jeszcze nie było rewolucji, ale później, proszę bardzo, bolszewizm, leninizm, stalinizm, jeszcze gorzej, ale tak naprawdę te fundamenty są identyczne. To się tylko zmienia otoczka. Zresztą można sobie zobaczyć teraz, co się dzieje choćby na Ukrainie, tak? Czy tak naprawdę ta Rosja się w jakikolwiek sposób zmienia na przestrzeni tych wszystkich wieków. I Piłsudski to wiedział, że to jest ten nasz główny przeciwnik, że jest ta olbrzymia różnica kulturowa między tym światem kultury łacińskiej, tej cywilizacji łacińskiej, katolickiej, europejskiej, z tym całym Wschodem. I związał się dlatego z Austriakami, a między innymi z tych powodów również, że ten zakres wolności tam był oczywiście największy, że można było się szykować dużo spokojniej, ale w pewnym momencie, i tu jest genialna rzecz w nim, stwierdza, że jeśli dalej z nimi będziemy, to staniemy po przegranej stronie. Kryzys przysięgowy następuje niedługo po przystąpieniu Amerykanów do I wojny światowej. Piłsudski w tym momencie już wiedział, kto wygra w tej wojnie. I wiedział doskonale, że my nie możemy, jeśli my mamy wywalczyć niepodległość, to my musimy być po stronie wygranych. Skierował taki rozkaz do swoich żołnierzy z taką prośbą, niesamowity zresztą ten rozkaz też, że tak jak wcześniej prosiłem was, pójdźcie za mną i dajcie to swoje życie, rzućcie to życie na stos. Oni rzeczywiście rzucili życie na stos, jak w pieśni legionowej. To było faktyczne rzucenie życia na stos. Tak jak wcześniej to robiliście, przelewając krew na polach bitew. Tak teraz proszę was, pójdźcie za Polskę do więzienia. Przed kryzysem przysięgowym odbyły się dyskusje. To nie tak, że to był jakiś taki nieświadomy impuls. Nie. Oni dyskutowali w koszarach. Co robimy? Przysięgamy czy nie? Część mówiła, trzeba przysięgać. Było środowisko z Halerem związane, zresztą trzecia brygada przysięgła. Ale pierwsza brygada stwierdziła tak, w trakcie tych rozmów, czyli te chłopaki znowu się zebrały w koszarach i tak, co robimy? Ufamy komendantowi. Jeśli on mówi, mamy to zrobić, bądźmy posłuszni, zróbmy to. No i moment był niesamowity, bo na dziedzińcu tych koszar oni się ustawili w czworobokach, postawiono krzesełka dla delegacji, zajechał samochód, z samochodu wysiedli oficerowie, wysiedli przedstawiciele Tymczasowej Rady Stanu. Tekst tej przysięgi, który państwu przed chwilą czytałem, oficer przeczytał przed tymi szeregami, ale jeszcze nie przysięgano, ponieważ oni wiedzieli, że duża część może odmówić, żeby utrudnić tą odmowę. Postanowili poprosić, czy rozkazać, że ci, którzy chcą odmówić, mają wystąpić dwa kroki naprzód. Wiecie państwo, co się stało? Wszyscy, jak i jeden mąż, zrobili dwa kroki naprzód. Cała pierwsza brygada. Mogli sobie schować to i mogli sobie to schować i odjechać. Ale co było dalej? Wcale to nie było dla nich łatwe. W tych pamiętnikach, to są kapitalne pamiętniki z tego okresu, w tych pamiętnikach opisują ten stan niepewności, co teraz będzie, co z nami będzie. Są wsadzani do wagonów i wiezieni tymi wagonami do obozów. W Szczypiornie, w Beniaminowie, w Szczypiornie byli szeregowcy, a oficerowie w Beniaminowie. Ta chwila, kiedy jadą tymi pociągami, to jest chwila, kiedy tworzy się pieśń, my pierwsza brygada, ta pieśń legionowa, ta jej ostateczna wersja. Ta pieśń oczywiście już wcześniej istniała, było masę zwrotek, masę wersji,
ale kiedy jechali tym pociągiem, to została ustalona ta ostateczna wersja. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co oni zrobili, jakie mieli zaufanie do wodza, ale to jednocześnie również pokazuje, jaką postacią był Piłsudski. Jak daleko sięgał myślą, co widział, ale jednocześnie jak ukształtował tych żołnierzy w taki sposób, że oni poszli za nim ufni w to, że on ma rację, że to jest droga. Piłsudski to była niesamowita osobowość. To z tych wszystkich opowieści o nim, to się wyłania właśnie kształt no niebywały, aż jest też w tym, wiecie Państwo, coś niebywałego, nawet jeśli chodzi o inicjały, powiem, JP, które JP1 jakbyśmy mieli i JP2 później. Takich wielkich osobowości, które odciskają taki znak duchowy na Polsce. Ale proszę Państwa, kiedy on wchodził do jakiegoś pomieszczenia, na wykłady, na jakieś spotkania, to ludzie cichli automatycznie. Oni mieli poczucie, że wszedł ktoś zupełnie wyjątkowy. Była taka opowieść, proszę Państwa, niesamowita, którą opowiedział syn króla rumuńskiego, ale to już w okresie, kiedy myśmy mieli, już dawno mieliśmy niepodległość odzyskaną, kiedy przyjechał do Bukaresztu z wizytą do króla rumuńskiego, przyjechał nasz marszałek. I syn to opowiadał naszemu ambasadorowi w pracy. Niesamowita opowieść, mianowicie dworzec w Bukareszcie. No przyjechał ten król z jakąś świtą, z jakimiś oficerami, z tym synem. I czekają, ma przyjechać pociąg i on opowiada, ten syn, no patrzę na ojca i widzę, że jest tak znudzony, że ma znowu jakąś taką oficjalną uroczystość, że jakiś wojskowy z Polski przyjedzie. Właściwie tak bardzo lekceważąco stał ten król. Wyciągnął ten król papierosa, zaczął sobie palić tego papierosa, zajeżdża pociąg, zatrzymuje się, otwierają się drzwi, po schodkach schodzi dwóch oficerów, staje po obu stronach i Piłsudski wyszedł z tego wagonu, złapał się za poręcze i zatrzymał się na schodkach i popatrzył. I ten król rumuński, zmienił mu się wyraz twarzy, odrzucił natychmiast papierosa i stanął na baczność. Ten syn mówi, jak patrzę, że mój tata stoi na baczność, król, to wszyscy tak stanęli. I myśmy tak wszyscy stali i on, i nasz marszałek wyszedł. Proszę Państwa, to jest anegdota, to jest właściwie taki szczególik. Ale te anegdoty, czy te szczególiki, one, te kamyczki, się składają na historię niezwykłej postaci, która miała te wszystkie dary i talenty, miała osobowość, wielki umysł. Był rzeczywiście geniuszem niepodległości. Przed wojną ten cały kult Piłsudskiego, obecnie tak bardzo krytykowany przecież, te wszystkie książki cudowne, pięknie wydawane, z orłami, wzniecające naszą narodową dumę, poczucie godności i dumy. Marszałek nam to przywrócił. Nie tylko wydobył Polskę z niebytu, ale jeszcze dał nam godność, honor i poczucie dumy. Jak się ludzie cieszyli, jak w Kijowie, przecież ta wyprawa kijowska, też bardzo ciekawy element znowuż tej wyprawy kijowskiej, bytność marszałka w Kijowie, pomysł federacyjny, uznanie wolności i tego, że ukraińskiej i że to Ukraińcy powinni mieć własne państwo, ale wtedy Polska szalała z radości, jego porównywano do Batorego, do największych postaci. Za chwilę mieszano go z błotem, niszczono. Niszczono na wszelkie możliwe sposoby, opluwano. To była postać, która zmagała się, ta genialna postać, niebywała, a musiała się zmagać z taką ilością oszczerstw, już łącznie z historią, że na Placu Saskim pod
tam w tym miejscu, gdzie cerkiew była, ta olbrzymia cerkiew rosyjska postawiona na znak panowania rosyjskiego w centrum Warszawy, wielka przecież taka jak Pałac Kultury obecnie, tam 70-metrowa dzwonnica była, zburzono ją w latach 20. w Warszawie, że pod spodem jest tajny telefon, którym Piłsudski na pewno łączy się z Kremlem. Takie różne były na jego temat opowieści. Ale on tę dumę narodową, proszę Państwa, wskrzesił. Na stos. Na stos rzuciliśmy swój życia los. Na stos, na stos. Nie mogę ukryć tego, wiecie Państwo, ja się wychowywałem w domu, w którym był taki kult marszałka Piłsudskiego, i do tej pory u nas w domu taki kult marszałka jest, więc niebywale mnie wzruszają te wszystkie historie, ale chciałem powiedzieć, że zaznaczyć pewną ważną rzecz, że ci chłopcy faktycznie rzucali życie na stos, że faktycznie jeden za drugim oddawali życie, że w tych romantycznych opowieściach czasami można tego nie dostrzec, czy to w pewnym sensie zapomnieć. Powiedziałem Państwu o tym, jak wyruszyli z Oleandrów, a teraz przeczytam właśnie ze wspaniałego Kadena Bandrowskiego fragmencik o śmierci trzech sierżantów, a właściwie głównie to będzie opowieść o śmierci jednego, ale Państwo pozwolą, że przeczytam taką właśnie prostą śmiercią. Poufnie skłonom ziemi oddaną, zginęli w boju 22 grudnia 1914 roku trzej żołnierze pierwszej kompanii kadrowej, sierżanci pierwszego Legionu. Kazimierz Kamiński, Luboń, Kazimierz Strzelecki, Kazik i Henryk Dobrowolski, Sęk. Wyszli razem 6 sierpnia z Krakowa w tej pierwszej kadrowej kompanii, która niosła do królestwa bicie wszystkich gorących serc Polski i gniew najszlachetniejszej zemsty. Wszyscy trzej zginęli w bitwie dnia 22 grudnia. Strzelecki skończył tak samo jak żył, skromnie i cicho, od rany w serce, w randze sierżanta. Zginął Dobrowolski, tak właśnie ślicznie dotrzymując przyjaźni, jak pięknie szedł do boju. I trzeci, sierżant Luboń. Do ataku biegł pierwszy. Rażony kulą, klęknął, przytulił się do drzewa, lecz nie wypoczywał zbyt długo. Spostrzegłszy, iż krwi zatamować nie zdoła, ściągnął dłonią kurtkę na skrwawionej piersi i skoczył naprzód. Słyszeli wszyscy jego wołanie. Niech żyje Polska! Legioniści, naprzód! Runął trafiony w czoło. Po bitwie przyniesiono tę resztę ziemskiego pożytku, której wespół z sierżantem niezakopane w pamiętliwej ziemi rodzinnej. Cała sława, wszystko żołnierskie sprawowanie, cała konduita sierżanta zawarta w dwóch małych notesach. Wysu zwalonych, wygniecionych. Zresztą mnie wzrusza ta opowieść, ja zaraz dalej przeczytam, bo u nas w domu, w rodzinnej leśniczówce właśnie znaleźliśmy takie karteczki od nas z rodziny, Władka Leśniaka, który pisał takie drobne karteczki właśnie ołóweczkiem gdzieś wyskrobanym. Oni wszyscy do domu właśnie pisali, jak tęsknią, jak tam jest. Więc może jakoś to specjalnie właśnie te karteczki mnie poruszają. Na tych wąziutkich stronicach zaczął pisać sierżant Luboń. 6 sierpnia 1914, czwartek. Alarm o 2 rano, zbiórka przed 3, wymarsz z Krakowa pierwszej kadrowej kompanii Wojsk Polskich. Później wydarta stronica, która odnosi się do załogi w Słomnikach. Pierwszy raz mówiłem do chłopów. Po 100 latach przychodzimy, Wojsko Polskie za wolność i lud. Sam ledwo się nie rozpłakał. Albo wleczemy się do Lasków, zapewne zaraz pójdziemy w bój. Trzeba z pogardą śmierci, śmiało, wesoło, z pogodną twarzą iść w bój. By moi najdrożsi wiedzieli, żem walczył i ginął mężnie za sprawę, o której tyle lat marzyłem, dla której rozdmuchania wytężałem swój zapał młodzieńczy. Skończyła się gadanina. I tak dalej, masę takich drobnych notateczek, które się składały na los żołnierza. Ka-
każdy z nich, ta ofiara tego życia, trud, to coś niebywałego. Tak giną, to ten banał powiem, ale jednak tak jest, że kiedy mówimy tylko o ilościach, 30 tysięcy, tak, to w tych ilościach ginie trud i serce włożone w tą Polskę każdego z tych chłopców. Ale oni szli, bo wiedzieli, że wcześniej inni robili to samo, co oni. Wcześniej i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej. Że oni są kolejni. Proszę Państwa, będę powoli kończył, a na koniec chciałem opowiedzieć o szarży. Chciałem opowiedzieć o szarży pod Rokitną. 13 czerwca 1915 roku i to znowu związane jest z drugą brygadą w Besarabii. Ta szarża szczególna, bo ta szarża rzeczywiście była takim kolejnym spełnieniem jakiegoś takiego losu polskiego ułana, bo sytuacja była podobna do różnych wcześniejszych, choćby podobna do Somosiery, gdzie w Somosierze po tych iluś atakach na działa hiszpańskie, zresztą nie w wąwodzie oczywiście, tylko w dolinie usłanej głazami, tam właściwie była taka droga pośrodku, ale że praktycznie no, 100 lat później historia trochę się powtarza i że Austriacy, nie mogąc zdobyć wsi Rokitna na wzgórzach, postanawiają wykorzystać do tego Polaków. Wołają rotmistrza Dunina Wąsowicza i rozkazują mu szarżować na kawalerią na 7 linii okopów. W tych okopach karabiny maszynowe, do tego artyleria i tak dalej. 7 linii okopów. On przychodzi do tych swoich chłopców, a tam był też, tam był też pułk piechoty, 5 pułk piechoty i proszę Państwa, przychodzi i wybiera tylko jeden szwadron. Jeden. Bardzo mądrze. Jeśli mamy zginąć, niech zginie jedynie, przepraszam, powiem tak, 60, tak? A nie wszyscy. I poszli. Poszli do tego ataku. Ja w trakcie przygotowań do filmu o legionach znalazłem, proszę Państwa, dwie bezpośrednie relacje. Bezpośrednich świadków tej szarży. Właśnie z pułku piechoty. Jeden z nich to Żyd, Baruch Menes. On tak to opowiadał. Poszedłem w okopy naszej piechoty i patrzę. W 5 minut po otrzymaniu rozkazu stanął szwadron w szyku. Parskają rumaki, siedzą na nich dziarskie chłopaki. Na przedzie rotmistrz Wąsowicz, z nim porucznicy Włodek i Topór, wachmistrze Adamski, Nowakowski, Sokołowski. Nawet w oficerze prowiantowym szwadronu, fondarze, rozigrał się animusz i pociągnął za szarżę. Za szwadronem na białym koniu lekarz dr Bujalski. I później przystępuje już do opisu samej szarży. Pognali przez pola i w odległości jakichś 3 kilometrów od linii nieprzyjacielskiej rozwinęli się. I już 4 plutony z komendantem na czele na linię, już z kłusa przechodzą w cwał, coraz dzikszy, coraz szybszy. Pędzą jak wicher. Za nimi z ugorów rwie tuman. Przed nimi błyszczą w słońcu wyciągnięte do szarży szable. Już są pod linią. Już przeskoczyli pierwszy, pusty rząd rowów strzeleckich. Już gnają pod drugi. Wtem zatrzęsło się powietrze. Wrzaski, huk ogromny, to salwy moskali, to straszna pukanina rosyjskich karabinów maszynowych z flanki, to rozsypują się złomy szrapneli rosyjskich, a ułani Wąsowicza pędzą, pędzą. Oto zleciał jeden. Oto jak figura gna koń bez jeźdźca. Oto tam stanął dęba i ktoś potoczył się do okopu. Oto znów kilku zleciało. Nie ustają salwy i szrapnele. Na miłość boską. Już są za drugim rowem strzeleckim, już dobiegają ziemianek, już ich znowu kilku pokotem leży, już znowu kilka przerażonych koni bez jeźdźców mknie w dal, już przeskoczyli ziemianki i znikają. Jakby się w ziemię zapadli.
cichną salwy. Przestaje grzechotać karabin maszynowy. Blakną na niebie szare chmurki eksplozji szrapnelowych. Straszna nastaje chwila ciszy. Każdemu z nas puka serce. Jakby rozsadzić chciało piersi, coś nas dławi, dusi. Patrzę na oficerów, nie poznaję ich wzroku. Dziw to był, dziw, zjawa, wizja czy rzeczywistość. Rozegrało się to festum oręża polskiego pod naszymi oczyma. Czy śnieliśmy na jawie sen o husarskich skrzydłach, o rycerzu polskim? To jedna opowieść tego żołnierza z piechoty, a jest inna, Wiktora Mondalskiego. Zgodnie, równo, spokojnie pędzi łańska tyraliera. Mijają chwile krótkie. Naraz kurz się zrywa. Unosi i kłębi, a oni lecą jak wichry, jak burza. Jeno burki się rozwiewają i szable wzniesione lśnią w słońcu. Przeglądającym się w wielokrotnym ich błyskawic blasku. Drży ziemia, ostrogi wbijają się koniom w boki. Tentent dzwoni, armaty cichną na chwilę, a tylko oni pędzą i lecą jak orły po łup, po chwałę, po zwycięstwo lub po śmierć czającą się z potrójnych rosyjskich okopów. To jest opowieść o tych ułanach, ale to jest też opowieść o tej piechocie, która na to patrzy i to przeżywa. A te opowieści też pokazują, kim byli ci żołnierze. Jak rozumieli to, co się dzieje, jak widzieli, jak czuli ci żołnierze Piłsudskiego. Jakie to było piękne pokolenie ludzi, niebywałych ludzi, wspaniałych ludzi po prostu. Dalej rzecz dzieje się następująca. Oni są... Zginęło 15, wielu było rannych, wróciło 6. Następnego dnia rano, ponieważ Rosjanie się wycofali, idą ci chłopcy teraz z piechoty śladem i znajdują kolejne trupy koni i ciała przyjaciół tych ułanów w różnych pozycjach. Za każdym razem to jest opowieść o jednym z nich. Jak oni leżą. Co mają na twarzy tej ostatniej chwili. Jaką mają pozę. Ten z szablą, tamten gdzieś leży przy koniu. Jednego z nich znajdują daleko od swojego konia. Leży koń. Dużo dalej z pistoletem w ręku. Czyli spadł, wyciągnął rewolwer i szedł strzelając, aż zginął. I później następuje niebywała chwila pogrzebu, właśnie tam w Rokitnie. Niewielki cmentarzyk na wzgórzu, sosnowe trumny, widziałem zdjęcie zresztą zrobione, jak to wyglądało. Te sosnowe trumny, no właśnie, to jak się patrzy na choćby te dokumenty, które były robione na Łączce, tam gdzie doktor Szwagrzyk, naszych bohaterów bardziej współczesnych, tych żołnierzy niezłomnych, wydobywa z niepamięci dla pamięci. Oni też w takich trumienkach, tylko niewielkich, ale ilość tych trumien robi wrażenie. Jakoś tak mi się to wszystko kojarzyło i układało w jedną historię, ale... Tam właśnie stały te trumny i były też sceny niezwykłe. W jednej z tych trumien leżał ułan, a przy tej trumnie klęczał siwy ojciec z młodszym synem. Oni we trzech tam byli. Trumnę rotmistrza Dunina Wąsowicza, który tam zginął, pokryto sztandarem, czerwonym sztandarem z białym orłem. Powiewał wiatr. W tych pamiętnikach są opisywane szczegóły. Potem wiatr poruszający tym orłem. Polak uwrażliwiony na wychwytywanie tych momentów przypomni sobie różne rzeczy, choćby Ewangelię, na te kartki przewracające się na placu św. Piotra.
Polak to zobaczy. Wie, co to znaczy ta kartka. Albo ten sztandar poruszany lekko. I była msza. Pojawiły się również dwie postaci, które taki rodzaj takiej mowy pogrzebowej nad trumnami przyjaciół powiedzieli. Jeden to był wachmistrz Sokołowski, który podobno jak wyszedł, to wyglądał właśnie trochę jak postać z Wyspiańskiego, jak z Wesela Wyspiańskiego. To znaczy, ponieważ on był poraniony w wielu miejscach, więc był cały w jakichś różnych bandażach i miał płaszcz, który ten wiatr poruszał, stał nad tymi trumnami właśnie jak jakaś zjawa z przyszłości polskiej. Ktoś zanotował to, co on mówił. Oto towarzysze nasi, oto ci, co pojechali, choć wiedzieli, że jadą na śmierć pewną. Pojechali, bo trzeba było pokazać, że żołnierz polski każdy rozkaz wypełnić potrafi. I pojechali, dlatego także, bo grała im w żyłach krew wielkich dziadów spod Chocimia, Kirchholma, spod Samosiery i Ostrołęki. A choć żal nam do serc i łzy napływają do oczu, nie czas płakać i żałować. Przyjaciół naszych my nie żałujemy, bo bohaterską polegli śmiercią. Jeśli zaś coś nas w tej chwili przygnębia, to ta myśl tylko, że na ich czele padli i dziś tu leżą wodzowie nasi, ci, którzy nas tak długo i do tylu zwycięstw wiedli. Przerwę tylko. Między innymi z tego względu, że on się bardzo przyjaźnił z rotmistrzem, ten wachmistrz Sokołowski. To zginął jego przyjaciel, ten dowódca. Ci, którzy nas przez bitwy pierwsze, przez trudy zimowe, przez wiosenne zwycięstwa, przez letnie upały aż dotąd prowadzili. Krwią swoją podpisali i pieczętowali najpiękniejszy akt miłości ojczyzny. Ale nie nadaremno. Niech wszyscy wrogowie Polski wiedzą, do jakich czynów i dziś Polak jest zdolny. Ufamy, wierzymy, iż krew ich na darmo przelaną nie była. Że za cenę bólu naszego, za cenę łez matek, żon i sióstr uzyskamy słuszne nasze prawa i postulaty narodowe, które przyznane nam będą. I to mówił ten wachmistrz. Fragment to jest tego. A później mówił porucznik Kordecki. Też fragment przytaczam, bo to była dłuższa mowa. Oto odpowiedź na matki wołanie. Oto odpowiedź na wołanie matki ojczyzny o pomoc. Oto synowie, co niewoli pęta z jej rąk zrzucić chcieli, co życie swe oddali dla Polski. Oto bohaterowie, których Pallas w bój wiodła o wolność naszą. Godne potomki tych spod Somosiery, spod Wawru i spod Ostrołęki. Padli w ataku dla chwały polskiego narodu. Spokojni, cisi, śpią teraz snem wiecznym i dziś ich żegnać potrzeba. Więc żegnam was, bracia. Żegnam was, dzielni towarzysze broni, Polski imieniem. Żegnam was imieniem polskiej kawalerii, imieniem jazdy Legionu. Żegnam was, lecz zda się, jeszcze żyjecie między nami, bo żyje pamięć wasza, bo żyje duch wasz między nami i duch ten będzie nam hetmanił. Dumną bądź Polsko, że masz takie dzieci. Dumni bądźcie ojcowie i matki z takich dzieci. Dumnym bądź, żołnierzu Polski, żeś takich miał towarzyszów broni. Nie płacz, ojczyzno, choć dzieci twe giną. Niechaj krew płynie i łzy niechaj płyną. Niechaj się ziemi druzgocą krawędzie. Bóg jest nad nami, więc i Polska będzie. I właściwie myślę, że chyba nic więcej do tego, co powiedział
porucznik Kordecki. Dodawać nie trzeba. Dziękuję.